znikam. Idę się po kwaterze. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. Lecę znów. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? Ha? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mam cię tak skakała. Lepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym tracisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko, więc... Ojciuszko, jak ty wyglądasz. Zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Ma pan na ciebie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Wyrażaj się inaczej. Czy ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokoci? Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy? Sama mamcia wynajmowała tej pierwszego piętra. Ale jej się nie kłania. Ale pieniążki za czyjeś mamcia bierze, obierzasz? Ha! Ja tych pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki mi nie płacę. A, no! A ja idę spać. Zbyszko, czy ty się przestaniesz lampartować? Żamę! Ja długu płacić nie będę. A o tym to już później. Zbyszko, no na to cię mlekiem swoim karmiła, żebyś nasze szacowne nazwisko po kawiarniach, spelunkach głosił. Było mnie chować mączką Nestla. Podobno dostała. Głupi jesteś. O, ty i twój ojciec. To jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. No, wreszcie. No, dziś pasujesz. Uważaj, żebyś nie zgubił. A ty wiesz, gdzie, o której twój synek wrócił do domu? Zbyszko, daj ojcu cygaro. No, zwariować można z tym człowiekiem. Tak go mama wychowała. Nie no, tego! To już za nas. Anka! A daj mi spokój. A cóż ci za mucha na nos wsiadła? A, tędy cię wiedli. O to ci chodzi. Mnie o nic nie chodzi. Tylko nie chcę, żeby mnie pan cekował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to... To będę w domu siedział. Ja to nie potrzebuję. Już mogę sobie tam iść do tych panów. Anko, to prawda. Aż się ze mną trzęsie. Zostanie, bo jeszcze starsza pani będzie. Ale pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. Biga! No ty szelmo! Aka! Idź posprzątaj, panicia. Niech ją cię odprawi. No do czemu? Nie coś zauważyłam. Kradnie? Nie. Gorzej. No. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. Co to? Moja kochana, no pewnie ci się zdawało. Wiem, co mówię. A poza tym... Niech cię ją odprawi, póki czas. Wiesz, no wobec tego, co się dzieje, no niby, że... No rozumiesz, no piwo, co szumi, to... No, słowem, że rozumiesz. No, lepiej w domu. Ja nie mówię, ale... Prawie ciocia, może ma ciocia rację. No. Jednak trzeba przyznać, że mężczyźni tu mają szczęście. Co? Co? Tak jest, jak mówiłam.
Ładna historia. A to pech! Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale, żeby ze mnie tatko skórę zdarli, nie pojadę. Zresztą nie, bez jeszcze daleko. Może się to zmieni. Ale takim jak ja to cygany los przeklął. Mnie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, co ja teraz zrobię? To chyba się utopić. Dużo by ci pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Głupia jesteś. Hanka! Hanka! Opowiadaj jak przed księdzem. A czy to prawda, że ty... Opowiadaj. Tak wielu już dla pani. Ich może chcesz naciągnąć? Nie kłamie! Jak Boga chcesz mieć przy skonaniu? Jak Boga chcę mieć przy skonaniu. Oddam ci książeczkę, zapłacę do pierwszego i wynoś! Nie wolę pójść zaraz. O, tak będzie lepiej. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę się trzymać. Idę po książeczkę. Wyniesiesz się i to zaraz. Hanka! Co? Co się stało? Wielmożna pani mnie wyrzuca. Idź do pana Zbyszka. Ale... A co mi pan? Niech ich za moją krzywdę. Patrz lepiej, żebyś ty nie miał to na coś zasłonić. O, cóż to za dom? To ty zmień swój dom. Będziesz ty zaraz inaczej śpiewał. Wydały się twoje sprawki z Hanką. Obsiak. Aha, Kni, dużo ci to pomoże. Matka Hankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor uwodziciela zrobi w tej sytuacji. Zmija. Ja samego mnie wstał skrzypek na dachu i cały wrzesień będziemy go grali, także możecie państwo skorzystać. Naprawdę jest co oglądać, bo skrzypek na dachu to niepowtarzalna rzecz w takim teatrze jak nasz. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Która od 10 lat właśnie przebiega pod patronatem pary prezydenckiej, a lokalnie pod patronatem pani burmistrz Staszkiewicz, pani Gabrieli Staszkiewicz. Jest tutaj z nami i pana starosty Mieczysława Szczurka. Dziękuję. Na czym polega to wydarzenie? Otóż wydarzenie to polega na tym, że w całej Polsce, w miejscowościach mniejszych, średnich lub większych, ludzie gromadzą się właśnie w miejscach publicznych, by wspólnie czytać teksty polskich pisarzy, takie, które z racji tego, że przez jakiś czas weszły do kanonu lektur szkolnych albo z innych przyczyn, kształtują nasze poczucie tożsamości narodowej. Tak będzie i dzisiaj. W tym roku prezydent wybrał dla nas moralność pani Dulskiej. Taką, która będziemy dzisiaj czytać. A dlaczego? Tu sobie pozwolę odczytać tekst pana prezydenta. Szanowni państwo, podczas tegorocznej 10. odsłony Narodowego Czytania spotykamy się, aby wspólnie czytać moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Stając się przedmiotem żywych dyskusji. Wszystko to sprawia, że dramat ten od ponad 100 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Dowodem tego są także jego liczne inscenizacje teatralne oraz udane interpretacje telewizyjne i filmowe. Jestem przekonany, że każdy z tych walorów zapewni również pomyślność naszej akcji. O własnym sposobie i oryginalnym kształcie jej realizacji zdecydują panowie ponownie sami uczestnicy. Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii zachowaniem wszelkich... Oczywiście z racji tego, że autorka miała też tak na imię jak ja, to jest jedna kwestia. Myślę, że z tego powodu właśnie po nią sięgnęłam, a właśnie mówiłam tutaj, że ta lektura była bardzo wczesna, bo chyba czwarta, piąta klasa i byłam zachwycona tym, że nie ma opisu. Także bardzo mi się książka podobała z tego tytułu, oczywiście widziałam spektakle między innymi z Anną Seniuk w roli głównej pani Dulskiej, także bardzo serdecznie zachęcam też do lektury całości, jeśli ktoś nie przeczytał, a dzisiaj się postaramy z panią dyrektor tutaj troszkę zagrać. Zaczynamy. Tak. Chodź, chodź!
Nie ma jej? Nie ma. Słyszysz? Przecież jak myję głowę służby stróżowi? Ha! Jak miło ogrzać się trochę. No, nie pchaj się, ja także. Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój. Zobacz, jak zobaczy, będzie krzyk. Nie krzyczy. Ja się nie boję. Ale ja się boję. To takie nieprzyjemne, jak ktoś głośno krzyczy. A ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś ojca. Lelum po lelum. Skąd wiesz, jaki jest ojciec? Przecież on nic nie mówi. Ja już wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem. Ja wiem. Wiesz? Powiedz. Nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, Anna z niej wzięła, bo to niemoralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała: och, Melu, ach, Melu. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała. No to co? Krzyczałaby, ona wiecznie krzyczy. Szedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij się, że nikomu nie powiesz. Nachyl się, Zbyszko, lata za Hanką. Po co? Bo ty, co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No, bo mówisz, że lata. Hesiu, Zbyszko? No co? Nie byłaś na Halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Pani Dżno i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Ale to na scenie. Potem to było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko? O, Hesiu! O, Hanka. Ja się jej zapytam. Zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj, ja proszę. Dlaczego? To twoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. No to się nie będę pytać. Ale jak ja widziałam wczoraj, jak on ją tu i tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha. No właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. Wiesz co? Ciebie pod klosz. No, no. Za co, Hesiu, pod klosz? Za twoją głupotę. Przepraszam. Ach, chciałam wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer? Teraz tak ładnie. Przepraszam. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie i tak panowie po nocach chodzą? I tu już mamy Hankę. A ma Hankę się pominąć? Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże ma pani męża, stanowisko. Tak, ale proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałbym pozostać, trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywieźć, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, niech pani nie zmusza mnie do sprawienia jej przykrości. Ach, czy pani ma mi co do zarzucenia? A proszę pani, to już przechodzi granice, a skandal, który pani przez swe otrucie wywołała? A więc o to chodzi. A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz, dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co o te ranne trzepanie dywanów się rozchodziło. Mogliby państwo mieszkać nadal, aż tu. Skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe pod moją kamienicą. Pogotowie,
jak przed szynkiem, gdzie się biją. Ależ, proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała, kiedy przed hrabską kamienicą pogotowie? Nie, a potem ta publika w gazetach. Trzy razy wymienione nazwisko Dulskiej, nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ależ, proszę pani, chyba pani zna przyczyny i... Wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa, to szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek, taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli i jeszcze jak się to skończyło, cała komedia. No gdyby pani umarła, no... Sama żałuję. Nie mówię dlatego, tylko że to niby śmierć, to zawsze coś niby, ale... I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. Moja pani, publika została publiką. Ja bardzo to przechorowałam. Zresztą ja nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani. Każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To jest tchórzostwo. Tak jest, tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I dla kogo? Dla mężczyzny? Żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodziło o mężczyznę, ale o męża. Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika, nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby swoje brudy prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, żeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Tak to już jest i żadne nic nie pomoże.